i tak się umówimy o tym, że poznaliśmy Boga. Boga, który jest miłością. To jest wieczna miłość. Miłość bezwarunkowa. Miłość poznaną w 2000 roku od tamtego czasu, kiedy dzieci spakuje tą miłość na nowo. Jezus Chrystus jest Bogiem. On jest jedyną drogą do Ojca. On jest jedyną drogą, prawdą i życie. Wiecie? I nie ma innej drogi, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Ja w swoim życiu popełniłam wiele błędów. Żyłam w takim systemie uczynków. Ja myślałam, że jeśli ja będę dobra, to będzie to dużo dla mnie dobrze. Że jeśli ja będę się dobrze uczyć, to będą mój oczy, to będą mnie pokazać, więc ja będę fair wobec moich znajomych, to oni też może mnie polubią. Byłam w takim świecie odrzucenia, ja bardzo bałam się ludzi. Próbowałam szukać na różne sposoby tej miłości. Ale powiem Wam, że nie ma innej miłości, jak Jezus Chrystus. On jest prawdziwą miłością, tą miłością, która 2000 lat temu dała się przyjąć do krzyża. Na ziemię i dał się przyczynę do siebie i za mnie po to, aby się uczyć wiecznie. To zrobiła jego potężna miłość dla siebie. Bo tak bardzo miłował świat, że poznał swojego syna i Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto nie wierzy, nie zginął, ale miał przyczynę wieczny. Wiecie, co to oznacza? Oznacza, że dzisiaj możesz powitać się z Bogiem, że to, co on czuł 2000 lat temu. Dzisiaj możesz być upomniony, dzisiaj możesz być zdrowy, dzisiaj możesz być szczęśliwy, dzisiaj możesz być spełniony. Ale nie odnaleźć na czym ogólnie. Wykonało się. Wiecie, co to oznacza, że się wykonało? Że dzisiaj może żyć w zdrowiu i szczęściu. To oznacza, że Jezus Chrystus poświęcił ten system, system religii i humanizmu. Wiecie, on pokonał diabła, on pokonał śmierć, on pokonał to. On pokonał to dla ciebie i dla mnie. Wiecie, dzisiaj możesz z tego skorzystać, jak tylko chcesz. Dzisiaj możesz z tego skorzystać, jak tylko chcesz. Wystarczy, że podejmiesz decyzję. Wystarczy, że odwrócisz się od swoich uczynków. Wystarczy, że powiesz: Boże, przepraszam Cię za to, że dalej Bogu żyłem. Bez Ciebie. Bóg jest, proszę Pana. Bóg jest i żyje we mnie. Ja jestem Jego stworzeniem, jestem Jego córką. Błogosławię Ciebie. On jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Nie ma innej drogi do nieba, tylko Jezus Chrystus. Jeśli tylko chcesz, możesz się dzisiaj pojednać. To jest prosta decyzja. To jest prosta Ewangelia, ona się nie zmieniła 2000 lat temu. 2000 lat. Ale jest tylko jedna sprawa. To grzech, grzech egocentryzmu oddziela Ciebie od Boga. I nie potrzebujesz żadnego innego pośrednika. Jezus Chrystus jest pośrednikiem między Tobą a Bogiem Ojcem. Nie potrzebujesz znowu religii, nie potrzebujesz uczynków, nie potrzebujesz jakichś innych ludzi. Wystarczy, że dzisiaj podejmiesz decyzję, że chcesz pojednać się z Bogiem. Wystarczy, że dzisiaj zawołasz Twojego swojego serca. Powiesz: Boże, ja potrzebuję Ciebie, do tej pory żyłem z Ciebie, ale chcę poznać Ciebie prawdziwie. Chcę poznać Ciebie jak ci ludzie, którzy mówią tutaj na ulicy, że Ty jesteś żywy i realny. Ja też chcę Ciebie zasmakować. I gwarantuję Ci, że jeśli wyznam to całe swymi, że Jezus jest Panem, uwierzę sobie swoim, że Bóg wrócił po zmarłym, to przyjdzie do Ciebie mocy zapości, zmieni się Twoje życie. Zmieni się całkowicie kompletnie, znowu na ocenie. Bez tego nie ujrzysz nieba. Bez tego nie ujrzysz nieba. Nie mówię o systemie uczynków. Nie mówię tutaj o żadnej religii. Nie mówię o żadnym Bogu, który żyje we mnie. Tylko On. Nie ma innego. To Jezus Chrystus. To jest prawdziwy i realny. O tym dzisiaj świadczymy. Jeśli dzisiaj chcesz zasmakować nieba, wystarczy, że do nas przyjdziesz. Jeśli masz jakąś chorobę, jeśli czujesz się czymś niewolony, położymy na Ciebie swoje święte ręce. Nas wierzymy Bogu. My jesteśmy na niezmogliwe do nieba i od tego dnia wyświadczymy tego nieba tutaj na ziemi. A ty jak przeżywasz swoje życie? Bo ty się masz piekło na ziemi. A może myślisz, że tego piekła w ogóle nie ma? Ja tak myślałam. Nie ma gorszego miejsca niż piekło. Wtedy tam ludzie będą opowiadać, ale piekło jest realne. Tak samo realne jest niebo. Tak samo realne jest Bóg. On jest w rzeczywistości. On jest w rzeczywistości. Dzisiaj pojednaj się z Nim. Przyjdź do nas, porozmawiaj. Jesteśmy tu dla Ciebie.